Wszyscy są zwolnieni. Oprócz banana. Nie, oprócz zabójcy. Zabij kozę. Stellaris na live to chyba nie bardzo. Wolę Stellarisa nagrywać poza live'em. Na live myślałem, żeby na przykład pograć, nie wiem, dzisiaj przez chwilę w Kataklizm Dark Days Ahead. Napiszcie na czacie, co o tym sądzicie. Jak tam Dark Lucyna, zdrowie, ugryzienie. Co robisz? Odpoczywasz? Dobra. Lekarza potrzeba. Zabójca, gdzie ty jesteś? Czyści krew. Może najpierw podlecz Lucynę. A, tak sobie dyskutujecie. No dużo rzeczy można by pograć, aczkolwiek ja ostatnio też znowu zacząłem różne takie serie offline'owe, ale bardzo dużo czasu mi schodzi jednak na Stellarisa i na Battle Brothers teraz ogarnięcie wszystkiego. Więc na live to raczej takie preferuję sobie właśnie Rimworld, coś lekkiego. Purple jest wyleczony, tam budujemy. Dobra. Ogarnęliśmy się. Aha, tego mieliśmy. Te labradory mieliśmy. Zadania. Co my dostajemy? Dobry hełm. Jakiś jadeit. Daj automatyczny załadunek. Niech sobie idą te labradory już. Które to były? Konfucjusz i Konstantin. Konstantin, jakoś się da, że tak otwórz powiązane zadanie. Ale nie mogę wskazać, żeby one tam poszły. One muszą same tam wejść. Sashiko to nie. Konstantin. A jak one same nie będą chciały tam wejść? Może ja powinienem go... Aha! Zanieść Konfucjusz już do promu. Co to jest? To jest Konstantin. Zanieś Konstantin do promu. Zadania. A, Battle Brothers chcecie na streamie i Stellaris. Ja sobie jednak rezerwuję, że to jednak wolę offline sobie spokojnie grać. Zaraz, co tutaj jest? Tak sobie dyskutujecie. Czekacie na kolejny tydzień fabularny, coś tam. Streszczenie będzie na 10 wiadomości galaktycznych. O rany, ale się rozpisujesz. Ale nie wszystko się da umieścić, więc... No właśnie. Nie wszystko się da umieścić w tych historiach. Jak jest coś za dużo tekstu, to też nie jest dobrze. A, już możemy wysłać. Składniki Konfucjusz, Konstantin. Ziup. Quest completed. Ziup. Haha. Kto dostanie ten fajny hełm? Co to w ogóle jest za hełm? Punkty zdrowia 80. Ja wiem. To kuraj. Może banan? Bo on taki jest, że tak powiem, zawsze niezadowolony. Bip. Ale masz super hełm. Ty weź przenieś te jadeity. Będziemy mieć co sprzedawać w końcu.
Praca widzę w re. Żarcia mamy mało. Szczerze mówiąc, Dark Lucy, na co robisz? Gotujesz cały czas. Nie wiem, czy się nam nie przydałby jeszcze jeden kucharz. Kto mógłby być kucharzem? Zabójca, myśliwy. Wiesz co, ty też jesteś niezłym kucharzem, więc ciebie bym też, nawet lepszym bym powiedział. Sprzątanie bym ci dał na mniejszym priorytecie. Tylko że mamy jedną kuchenkę, że tak powiem. Może warto drugą kuchenkę gdzieś zrobić. Ale to nie bardzo jest miejsce, musiałbym gdzieś coś tu dobudowywać. A to przynajmniej jak Dark Lucyna będzie co innego robiła, to może zabójca będzie gotował i może wtedy będziemy mieć wystarczającą ilość tego wszystkiego. Purple, jak tam twoje relacje, nie relacje, więzień. Szansa rekrutacji, opór jeszcze został. O, plan, żeby fabularnie wytłumaczyć naprawę Manticore. No, to trzeba by rzeczywiście używać konsolę. Wiem, że bez, wiem, Lisz, że nie odezwałem się na ten komentarz a propos ustalenia zasad pisania, ale było to już po nagraniu odcinków, jak się doczytałem tych dwóch, dotarłem do tych komentarzy. I to jest dobry pomysł, tylko że no, musiałbym to zapowiedzieć dopiero za dwa odcinki. Więc jak nie zapomnę, to może coś w tym momencie wymyślę z tym. Natomiast, bo to może rzeczywiście by mi uprościło to czytanie. Tylko pytanie, czy ludzie się będą stosować. No, w zasadzie w komentarzach piszą 3-4 osoby. To znaczy ty, XDarflix, jeszcze Judasz chyba pisze i jeszcze chyba ktoś, więc możecie się spokojnie umówić, jak to oznaczać. Bo to rzeczywiście by troszkę ułatwiło czytanie. I też prośba, żeby pisać tę historię może troszeczkę krótsze, to znaczy XDarflix, ty piszesz bardzo długie i to się średnio mieści po prostu na tym ekranie, jak ja to gdzieś tam chcę, żeby mi się ten tekst przewijał, muszę to dzielić, więc to jest troszkę zawsze taki kłopot. Więc może troszkę oszczędniej słowami gospodarować, no bo jak nie, to muszę wtedy robić dłuższe te filmiki, co też nie jest problematyczne, tylko tak jak zapowiadałem w ostatnim odcinku, który nagrywałem, który jeszcze nie jest opublikowany. No właśnie, wystarczy, że jak będziesz się stosował, to będę miał 3/4 mniej pracy. Fajne są te historie i mi się bardzo podoba na przykład nagrywanie tych takich krótkich filmów reklamowych, tylko że nagranie takiego filmu reklamowego, który trwa 30 sekund czy tam minutę, zajmuje mniej więcej tyle, co nagranie dwóch odcinków Stellarisa. Więc to jest jakby troszeczkę, no w tym sensie bardzo bardzo męczące i czasochłonne. Dobra, stan pułapek jest mniej więcej ok. Banan, co ty robisz? Medytujesz. Ponieważ ty masz wenę twórczą, to ja bym wziął, żebyś może te rzeźby dokończył. Halo? Czemu nie możesz A, bo to Kurej robi tą rzeźbę. Wena twórcza. Inspiracja sztuką. Czy jest to gdzieś napisane, bo ja sobie wygasa za 6 dni. Czyli no pewnie tą rzeźbę by trzeba było robić. Duża rzeźba z drewna niedokończona. A to Kurej, co robisz? Panowanie stronów. Przestań panować, skończ tą rzeźbę. Natomiast podarte ubrania, banan i zabójca, to może banan zrobisz jakąś, nie może być krawcem, kto jest krawcem? To Kurej tylko, o kurczę. Dobra, to Kurej musi tamto skończyć tą rzeźbę.
Czy coś można by jeszcze zrobić tutaj ciekawego? Statek? Nie. Podłogi. Inspiracja sztuką. Bloki granitu. Ship landing beacon. 150 drewna. Czy to jest liczone jako sztuka? Może on by takie coś zrobił. Wiem, co zrobi banan. Przede wszystkim tak. Ty weź się zajmij wycinaniem tego dębu, bo to on tu przeszkadza, ten dąb, straszliwie. Coś jeszcze gdzieś tu przeszkadza. To jeszcze można wyciąć od razu. Cały czas dyskutujecie na temat Stellarisa. Widzę na czacie. Prorytor, rób tę wycinka dębu. Ile mamy drewna? Gdzie jest drewno? Bardzo mało. Zostało od razu gdzieś zużyte. A, na to pewnie. Później będziesz, koleś, medytował. Ja bym chciał, żebyś jedną rzecz zrobił. Koniecznie. Tak ręcznie muszę ci tu ustawić. Coż tu się stało? Duszek rozwalił drzwi nam. What? Co za kurczę? Panie kurczę, czemu żeś rozwalił nam tutaj te? Drzwi automatyczne, 40 stal, komponent, kurczę, mamy mało komponentów. Chociaż tu by się przydały, bo tu oni tu często przechodzą tędy. Ale musielibyśmy też tu zmienić. Nie, tu nie ma drzwi. Tych komponentów mamy mało, więc no nie będę robił tych drzwi automatycznych. Musimy zrobić z tymi komponentami jakoś porządek. Dobra, teraz tak. Co ja tu miałem zrobić? Miałem zrobić rozrywka, nie rozrywka, różne. 150 drewna, to powinno nam wystarczyć. O rany, a co to takie kreski się robią w tym momencie czerwone? A w środku też można zrobić? W sali tronowej? Można. O kurczę. Dawaj. Okej. Ile ci tu brakło? 100. Nie jesteś za bardzo zmęczony? Nie. Nie wiem, czy to jako sztuka się kwalifikuje, ale możemy równie dobrze zrobić coś takiego. Ile mamy marmuru? Bloki wapienia. Bloki piaskowca. Marmuru mamy mało, łupku też nie za dużo. Górnik, gdzie ja to mam? Strażnik, budowlaniec.
Rzemieślnik, to Kuraj. Aha, tylko że to Kuraj jest teraz zajęty. Tworzysz tą rzeźbę. Mamy wrażenie interesujące, nawet bogato. A, stół do pokera. Tylko to. To chyba działa, że tak powiem, na minus czy na plus. Pewnie tak, ale dobra, mamy tam, będzie koło tych miejsc do medytacji, bardzo pasuje. Jak tam technologia? No idzie powoli tutaj. Badamy sobie chyba podstawy mikroelektroniki, to trochę zajmie, bo widzę, że nikt na razie nie bada, bo wszyscy są zajęci innymi rzeczami. Jak tam Purple? O, powoli zmniejszamy. Jest, duża rzeźba skończona. To teraz możemy gdzieś zainstalować tą rzeźbę. Zamontuj. Chyba, że to, nie wiem co to czerwone znaczy. Czy to, że łączy się ze sobą, czy nie łączy? No dobrze. Tu dajmy tą rzeźbę. Banan. Medytujesz, dobrze. To Kuraj konsumuje prosty posiłek, a później powinieneś się zająć na priorytecie jednak wycinaniem tych łupków, marmur, łupek. Może w tej kolejności. Górnikiem, rzemieślnikiem jest to Kuraj, tak. A ty nie masz nic innego na wyższym priorytecie. Natomiast górnikiem Sara i Knight. Wydobywa marmur, dobrze. A Sara wydobywa marmur, bardzo dobrze. Dlatego, że zrobimy sobie rozrywka podłogi. Niesrebrna płytka, tkanina, płytki. Co jest lepsze? Piękno 3. Piękno 1. To strasznie dużo w tym momencie będzie zajmowało, ale możemy tak zrobić. Marmurowe. No może by tak zrobić, ale wszystkiego to tutaj się nie uda tak ogarnąć. Ja cały czas próbuję, ale co chwilę coś się dzieje. No taki jest RimWorld. To już widzę, robicie to wszystko bardzo dobrze. Czy jakąś rzeźbę można zrobić? Duża rzeźba, mała, wielka rzeźba. A mała rzeźba, jakbyśmy chcieli zrobić, ile ona potrzebuje materiału? Nakład pracy wymaga 50 składników. Może by z jadeitu zrobić rzeźbę? Bo złota już nie mamy. Z kamiennych bloków, z jadeitu. Czy to jest 85 mamy? A wymaga 50. Banan, co robisz? Aha, ty budujesz tamto. Odpoczynek, no musisz odpocząć. Jak odpoczniesz, to ci damy, że tak powiem, robić ten cały, tą rzeźbę taką ekstra. A nie, bo ty nie jesteś artystą? Kto jest artystą? To Kuraj albo zabójca. To Banan nie jest artystą, a może być artystą. Teraz robię wszystko, nie mam nic gotowe. No na razie się skupiam na upiększaniu tego. A później, a przedtem cały czas te pułapki, że tak powiem, próbowałem ogarnąć. No tak już niestety jest. Jedzenia jak mamy... Na styk, ale nie powinno być źle. Tu już rosną, tu rosną. Tam są posadzone, nie jest źle. Odpoczywa, odpręża się społecznie, prowadzi badania.
Zadania. Nie mamy żadnych nowych. Te komponenty można by zrobić jakoś. Chcę ulepszyć na razie tą salę taką ładną, czyli marmurowe płytki. Tylko że to budowniczych mamy mało. No nie, mamy dużo. Sara, tylko odpowiednie umiejętności ma tylko Sara, zdaje się, i Knight. Ubrania jeszcze mieliśmy zrobić. Kurczę. Kto jest krawcem? Nie widzę. Krawcem jest Tokuraj, który akurat ma, musi wycinać te bloki, więc to jest pilniejsze. Banan, panie banan. Rzeźbimy. No można by tak zrobić, że najpierw na pola do zbierania i tak dalej. Ale oni to szybko ogarną. To dwie osoby wystarczają. Po niszczeniu minus 2? O, rany. No tak, bo się zima zrobiła. Na zewnątrz jest minus 5. Trzeba by tu grzejniki powłączać. Szczególnie tutaj. A tutaj, tutaj, tu jeszcze. Tu musimy ci włączyć. I tu musimy ci włączyć. Tu ktoś jest? Nie, zabójca tutaj mieszka. Marmurowe płytki to są te fine tiles. Czyli to są te lepsze. Będą ładnie wyglądać. Banan nie... Ile ty masz pracy? Trochę zostanie. Będziemy mieć super jakieś rzeźby i tym podobne rzeczy. Piękno brzydko, ale wrażenie interesujące. Podarte ubrania to nie jest dobrze. To kuraj, wiesz co, jakbyś się wziął za te... robienie tych koszul i tym podobnych. No muszę polować, bo w ogóle dużo ludzi mamy tak naprawdę, no i to jest ten problem. A propos polowania, to oni się zajmą zaraz polowaniem, przynoszeniem tego. Tak, bo znowu nie mamy żywności, kurczę. Dobra. Gdzie są ci myśliwy? Zabójca, banan nie, Dark Lucyna, Tokuraj robi coś, banan robi coś i Knight. Poluj na gazela. Jak uszyję tą koszulę, rany, ale ktoś tam strzela. To zamiast wycinać, to byś się zajął zbieranie plonów. Jak bananowi idzie? O, ty masz jeszcze sporo do roboty. Dobra, wszyscy polują. Polujesz, śpisz, pracujesz, polujesz, zbierasz, dobra.
A to wyrosło ile sadzonki? Jeszcze rosną. Tylko tempo wzrostu powoli spada. Czy tutaj coś jest? Sadzonki ryżu. No chyba tyle możemy na razie pozbierać. A wiesz co? Bo to już ma prawie tak 82%. A, nie można tego, jak jest 82%, zbierać. To nic więcej już nie zrobimy. Banan. Skończyłeś czy nie? Gdzie ty jesteś, banan? A, odpoczynek. Ja bym cię jeszcze pomęczył, tylko ty zaraz, jak nie odpoczniesz, to... Skończ tą rzeźbę. Tokuraj. Poluj. Targ Lucyna. Zaraz będziesz gotować. Obrona. Weź wszystko, dajmy. Oglądasz gwiazdy. Ci dam zaraz oglądać gwiazdy. No dobrze. To co, jeszcze raz mam pytanie. Niewielu widzów już zostało na czacie. Przechodzimy na chwilę do Cataclysm Dark Days Ahead. Na pół godzinki, końcówkę streamu. Aha, ledwo skończył ten i już stworzył małą rzeźbę. Super. Gdzie ta rzeźba jest? Jakość normalna. A. Jakość normalna. Jak jest ciepło? 21 stopni. Dobrze, ciepło jest. Może być. No to dobra, to jeszcze tak chwilkę i będę się przełączał. Zobaczmy, jakie zadanie jest. Pretor. No, został przełapany w wyrze. Dobra. Ha, czyli musielibyśmy gościa mieć uwięzionego przez 18 dni. Albo za honor, albo za złoto, albo za dobrą wolę. Nie bardzo mi się to podoba, dlatego że nie mamy do... Z żywnością mamy problem i mamy jeszcze jednego zjadacza, który nie wnosi nic do pracy, generalnie rzecz biorąc, tutaj. Więc cóż, więc kolejna gęba do wykarmienia nie jest dobra. Nie wiem czemu Knight. Aha, bo to jest do leczenia. Wiesz co? Ja bym to zrobił tak. Medyczne wyłącz i przydziel, niech tutaj mieszka Knight. A tutaj zróbmy medyczne, dlatego że będzie bardziej zadowolony z czegoś takiego. Tu są wszyscy. Zabójca mieszka w takiej klitce jak nieszczęście. Więc tutaj jeszcze bym, zanim zapomnę. Podłogi, rozrywka, nie. Meble. A lampę ma. Jakąś doniczkę bym tutaj dał. Jakiś tam stolik nocny zróbcie i tak dalej, żeby on tu miał ładniej trochę. I to oznacz do przełączenia, niech ma jasno. No, będzie od razu ładniej. Tu jest tandetnie.
No, bo to trzeba zrobić jeszcze płytki i tak dalej. No, musimy w końcu zrobić tutaj, żeby było ładnie wszystko płytkami. To już nie wiem, czy to się uda uratować, bo on chyba nie zdąży być zebrany przed zimą. W ogóle powinniśmy może jakąś hydroponikę odkryć najpierw, tylko... koło wodne. Hydroponika, no można by przełączyć, bo te 3000 tutaj to mamy bardzo długo, a hydroponika będzie nam dawała basen hydroponiczny, więc w zimie będzie można robić jakieś, no, pewnie coś tutaj. W zimie będzie można też produkować żywność, nie będziemy musieli tyle polować. Warsztat do przetapiania metalu, a nie mamy. Zobaczmy, czy coś takiego w ogóle mamy. Produkcja. Stół rzeźniczy. Kuźnia. Kuźnię mamy. Kuźnię mamy. Warsztat mamy. Hutę elektryczną. O to ci chodziło. A, miejsce interakcji pokrywa się, tutaj trzeba zrobić. No dobra. Moglibyśmy ewentualnie to rozmontować, bo mamy jeden tutaj, więc jak zwolni się troszkę miejsca i może jakiś komponent też przy okazji. No właśnie, bo ja chciałem te metale przetapiać, tylko nie wiedziałem gdzie, bo tu leżą jakieś odłamki metalu i tak dalej. Sara... Już tam przenosisz zabójca, gotujesz posiłek bardzo dobrze. Zanim też zapomnę, to można by osło do polowania też przeznaczyć. To oni przy okazji pójdą i zajmą się tym polowaniem. Energii mi brakuje? Brakuje mi rzeczywiście energii, z tego wynika, znaczy to nie wystarcza. A nie, bo może wyłącznik został przełączony. Jasne, dobra. Wyłączniki były przełączone. No dobra. To co, przełączamy się na kataklizm. Zobaczymy, jak nam tam pójdzie. To ja zrobię tak, że zrobię taką ekran przerwy na chwilę, poprzełączam sobie i co? I zaraz wracamy do gry. A, można by rzeczywiście tą lampę zamiast hydroponikę. No to masz rację, ale hydroponika nie wiem, czy nie przyspiesza. Więc możemy sobie to zbadać równie dobrze. Ja sobie... można by rzeczywiście zrobić taki obszar do... zrobić obszar zabudowany z lampą do hodowania w zimie. No, jest to myśl. Dobra, to...